ZK z Orły Zagórów zainaugurowały rundę wiosenną. Runda wiosenna zainaugurowana od zwycięstwa, ale trzeba przyznać, że to zwycięstwo rodziło się w bólach, no i powinno być dużo bardziej okazałe. To jest prawda, z tym, że mecz wydawało się, że mamy pod kontrolą. Strzelamy na 1-0, mamy drugą sytuację, gdzie powinniśmy do przerwy prowadzić 2-0 i ten mecz spokojnie sobie kontrolować. Jednak no niestety boisko pokazuje czasami i zaskakuje nas. Rywal postawił dość wysokie warunki, ale mogliśmy strzelić 3-4 bramki, no skuteczność tutaj zawiniła. Runda wiosenna, po rundzie zimowej zawsze jakieś zmiany w składach osobowych, szczególnie jak to wygląda, jeżeli chodzi o kadrę waszego zespołu właśnie na rundę wiosenną po zimie? Nie wygląda to źle. Cieszę się, że dzisiaj na dzisiejszym meczu miałem tak szeroką kadrę. Generalnie niektórzy chłopacy powracali po kontuzjach. Nie mamy jakichś tam wzmocnień z zewnątrz. Opieramy grę tutaj na miejscowych zawodnikach i oby tak dalej. Za tydzień z kim gramy gdzie? Za tydzień gramy u siebie mecz derbowy z Hetmanem Orchową. Jakie plany na tą rundę wiosenną, jakie cele na ten sezon? Znaczy, chcemy gdzieś tam, w zamyśle jest awans. Ta runda, znaczy w tym sezonie będzie to bardzo ciężkie, musiałoby naprawdę wydarzyć się coś niespodziewanego, że wszystko wygramy, rywale gdzieś pogubią punkty. No ja uważam, że Zagórów zasługuje na to, żeby grać w klasie okręgowej, jednak awans zrobić, no to jest wyzwanie. Łatwiej jest zawsze się utrzymać, aniżeli awansować, ale będziemy próbowali. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.